Takie będą chyba dobre, co? Przymierzymy. Witajcie! Mgła, mleko na zewnątrz, ale jedziemy. No ten powinien być dobry. Zobaczymy. A, bo tu jest inny zawias, tu jest inny zawias. Ej, to trzeba będzie chyba poszukać jeszcze innej zawleczki. Trochę ich mam. W każdym razie, tak, tu wszystko porobione. Także zakładam maskę, jak mówiłem. Aha, jeszcze poduszkę muszę na fotel wziąć, bo tak on fajnie amortyzuje, jest naprawdę dobry. Tylko że już swoje wyjeździł i tu się wszystko zepsuło, ale tak potem poza tym to on całkiem nieźle działa. Obrotomierz też oczywiście założę. Brakuje mi tylko tej blachy takiej pod spód, która go trzyma do tablicy. I dlatego na razie nie zakładam. No i muszę linkę kupić, bo zapomniałem. Także najpierw poszukam zawleczek i zakładam maskę. No słuchajcie, przymierzyłem maskę, ale mierzyłem nie do tych otworów, co trzeba. Mam nadzieję, że będzie widać. Znalazłem dłuższe. I tu są te prawidłowe otwory. O, jest jeden. Jest i drugi. Tu by się przydał. No nie, no maska jest, kurczę, blade do roboty, jak nic. Co tam? Muszę wziąć jeszcze ten śrubokręt. Dobra. To rozegniemy. Już nie powinno wylecieć wtedy. Ależ to twarde. Porządna robota z PRL-u. Nie takie liche jak to teraz. Słuchajcie, coś tutaj przed chwilą upadło. A ja nie wiem co. I trzeba będzie zaraz się tym zająć. Dobra, jest, to już nie wyleci. I teraz to też. O, dobra, nie wyleci. Kurczę, idealna. Tymczasem. Aha, to kluczyk wyleciał. Dobra, kluczyk będzie git. Maskę zakładać. Czy coś jeszcze miałem tu zrobić? Tu z tyłu trzeba się przyjrzeć. Wszystko jest. Lagi nie będą latać, one trzymają się na sztywno. Tur przykręcony. Kabina przykręcona. Teraz łapał wodę, to się go już nie popuści, ale tak, zaraz, czy żeby... Aha, tutaj jeszcze tabelka. To jedna śruba jest tylko tak ozałożona. Chyba ta. Nie. Nie, no przykręciłem. To mi się coś chyba wydawało wczoraj. Już z tego wszystkiego. Jeszcze zobaczę te dwie śruby, może tutaj. O, ta jest luźna. No bo tutaj nie miałem takiej śruby i ona jest taka licha. Zresztą widzicie, że tutaj nakrętka jest przyspawana do szpilki. I to taka niby śruba. Dobra. To palimy ciągnik. A właśnie, bo jest zimny. Żeby nie było nic nieodpalane.
jeszcze nie świeci. O, świeci się. Nie świeci. Dobra, szykuję się do drogi. No, kamerę włączyłem, można jechać. Także słuchajcie, pierwsza przejażdżka po remoncie. Trochę tutaj popadało. Błota na tej drodze jest sporo. Ale jakoś się jedzie. Tak jak teraz przyjechałem parę kilometrów, no to muszę wam powiedzieć, że całkiem nieźle. Tak delikatnie sobie jadę, słyszycie na jakich obrotach. Także szału nie ma, bo nie chcę wylecieć. Dobrze, że kabina jest, ale nie chcę wylecieć z silnika, bo to naprawdę podrzuca czasami. Ale gazu można dodać. Reaguje ładnie od razu. Rozglądam się, czy są jakieś zrzuty tutaj, bo czasami mogą być, ale nie ma. Temperaturę złapał i trzyma. Zobaczcie. Także wszystko jest jak trzeba. Nie wiem co tu rośnie, ale to jest gospodarstwo takiego dużego gospodarza tu w regionie. To pole na się. Obstawione ambonami. Teraz jadę na czwórce. Aha, słuchajcie, no Robert zrobił te biegi. Także chodzą całkiem nieźle. Doszlifował, coś tam dociął i zrobione. No słuchajcie, tur siedzi. Z sąsiadem we dwójkę żeśmy temat ogarnęli wczoraj, ale nie było jak nagrywać, bo taka robota była ciężka, że właściwie kamera była ostatnią rzeczą, o której myślałem. Ale tak, dzisiaj już węże podłączone, tam od spodu to samo. Nie wiem czy to będzie widać, ale to wszystko skręciłem tutaj już. Jak widzicie, tu podłączone, jeszcze muszę tylko tą linkę przewlec jakoś tutaj, będę spawał, bo to strasznie mi przeszkadza tutaj to odcięcie, bo to ktoś przeciął. Wzmocnienia, słuchajcie, musiałem dać te stare, bo te od co były 25, one są inaczej tu wyprofilowane z tej strony i z tamtej, więc po prostu nie pasowały, tutaj to zapasowało. Teraz tak, tu skręciłem, tutaj pod spodem jest taki trójnik, on też jest połączony tą rurką i teraz tego węża chcę puścić tędy, tu po błotniku i tam go wcisnąć. I co myślicie, bo czy on nie będzie na przykład się tarł, przecierał podczas pracy, jak to ten ciągnik będzie jeździł. No i tutaj gdzieś bym zamontował rozdzielacz i wtedy tego węża do rozdzielacza podłączę. Ale widziałem jeszcze jedną rzecz, słuchajcie, ciekawą, jak podłączyć tego tura. Otóż tutaj to gniazdo było zlikwidowane, ktoś to zlikwidował i założył tutaj właśnie zasilenie do rozdzielacza i w tym momencie bym sobie tutaj rurkę jakoś tam podłączył. To widziałem, że on gdzieś jakoś tu na sprężynę, czy nie wiem po co to, ale w każdym razie tak to dociskał tam, a może tylko po to, żeby to właśnie włączyć wtedy tą pompę i wtedy jak to czy zatrzymywał tam sobie, zaczepił tutaj dziurkę, przewiercił tam o śrubę, to zahaczał, czy jakoś tam, nie o to chodzi, i tutaj w każdym razie wtedy pociągnął to do rozdzielacza i już wtedy sobie podnosił. No i teraz jeszcze pytanie, jaki tu rozdzielacz, bo
widziałem, że są dwusekcyjne, jednosekcyjne, no to jest tur taki jednosekcyjny góra-dół i nic więcej tu się nie dzieje, więc teoretycznie wystarczyłby taki jednosekcyjny i spokój święty. Ale no nie mam, nie mam wiedzy w tym temacie, bo inaczej to było w 25, inaczej jest tutaj. Troszeczkę. Co poza tym, jeśli chodzi jeszcze o tura, słuchajcie, tutaj przyszły te lagi z 25, bo tamte jednak po prostu są w takim stanie, że się nie nadają do niczego. No po prostu tragedia, katastrofa. Więc założyłem te. Tu one świetnie pasują. Jedyne co, to belka nie pasuje, dlatego że w 25 nie ma tych ceowników tutaj. Było to, o jak jechałem, to takie błoto było. Nie ma tych tutaj przyspawanych ceowników dwóch po obu stronach. Tylko w 25 jest montowane na tych śrubach, do tych płyt, które są właśnie przy skrzyni przykręcone. I w tym momencie nie dało się tamtej belki zastosować, dlatego zastosowałem tą. I tutaj ona się łączy z tymi tutaj lagami, z tymi podłużnicami. Także tak wygląda sprawa. No i co? Praktycznie jakbym kupił ten rozdzielacz, podłączył tutaj pod skrzynię, pod pompę znaczy się, no to już właściwie temat jest ogarnięty i można robić, ale jaki polecacie ten rozdzielacz po prostu? I czy ten pomysł właśnie, żeby zastąpić jedno gniazdo, bo potrzebne mi jest jedno gniazdo, też widziałem, bo zadałem pytanie na grupie, że tutaj po prostu to są jakieś podłączenia do dwóch, wejście, wyjście i tak dalej, ale przecież ja muszę mieć jedno na przyczepę cały czas wolne, a nie kombinować sobie z turem. Tur abym w tym momencie podłączył tam, a jedno gniazdo miałbym na przyczepę i to byłoby wtedy rewelacja. Tak bym chciał to zrobić, no. To w każdym razie tutaj takie coś, tego węża opuszczę, żeby się woda nie chciała nalać do środka, bo to byłoby bez sensu. No ale w każdym razie tak jest ogarnięte. Pokażę Wam jeszcze jak wygląda 25 teraz, bo trochę bez tura zupełnie inaczej, nie? Maskę teraz będzie można zmienić, coś już przy tym ciapku będzie można też inaczej pogrzebać, ale to wszystko widzicie w swoim czasie. No tu jest tabelka właśnie, o której Wam mówiłem, że tutaj są te ceowniki w 60, tu jest zrobione to w taki sposób i dlatego tu są przykręcone na śrubach, potem do blachy i w tym momencie to jest wszystko w ten sposób. Na pewno się będzie teraz ciapkiem dużo lepiej jeździło, lżej, więc on może pod bromką jeździć i tak dalej, różne takie rzeczy można tutaj wymyślać i ogarnąć, ale to jest mniejsza z tym, na razie ciapkiem się nie będę zajmował, chcę dokończyć spokojnie 60 tą, no i tyle będzie. Dobra, dzisiaj będzie jeszcze inna akcja, ale to już w kolejnym filmie. Także trzymajcie się i do następnego filmu. Cześć!